Obywatelom i mieszkańcom miasta Lublina to powtórne wydanie poświęca autor. Bracia, przyjmijcie ode mnie ten dowód życzliwości. Cenię was, a ufając współczuciom przyjaźni, godności i zasad obywatelskich, nie mylę się zapewne. Ile słabe podołają usiłowania, przerzucę ziarn kilka na niwa wspólnej pracy. Przyjęliście mój pierwszy opis swego miasta z przychylnością. W tym powtórnym niewiele więcej przysłużyć się wam mogłem. Przygotowane już materiały do obszerniejszego wystawienia stanu i dziejów Lublina, później ogłoszę. Teraz poprzestać mi wypadło na dołączeniu treściwej kroniki, przywilejów niektórych, nadgrobków zatraconych i niewielu dodatkach lub zmianach pierwotnego wydania. Może zapatrując się na szacowne opisy hrabi Edwarda Raczyńskiego Łukaszewicza, Kraszewskiego i innych szanownych uczonych mężów, będę w stanie obfitszym zbiorem przysłużyć się. Warszawa, 29 listopada 1842 roku. Seweryn Sierpiński. Do czytelnika. Wszystkie prawie znaczniejsze w kraju naszym miasta przez znakomitych autorów opisane zostały: Kraków Grabowskiego i Franciszka Wężyka. Warszawa Łukasza Gołębiewskiego, Lwów Chodnickiego, Płock Hipolita Gawareckiego, Wilno Michała Balińskiego. Jeden tylko Lublin, miasto starożytne i wielkie, dotąd żadnego opisu nie ma, a jednak jego historia i znaczenie godne były zająć uczone pióra ku skreśleniu dokładnego obrazu. W tej myśli Acz nie mające nadziei, abym w tak znacznym przedmiocie zupełnie mógł opowiedzieć, zabrałem się do dzieła, które po długiej pracy kończę i do użytku czytelnikom oddaję. Oby ten mały wieniec dorodniejszym kiedyś okrył się liściem, a zdatniejsi ode mnie ten po raz pierwszy skreślony plan lepiej pod każdym względem wykończyli. Na próżno przeglądałem księgarnie, zbiory prywatne. Przerzucałem liczne katalogi, nigdzie ani wzmianki oddzielę wyłącznie opisowi Lublina poświęconym. Mówiono mi o książce pod tytułem Skarby Lublina, wydrukowanej za Jana Kazimierza, lecz takowej dostać nie mogłem. A prócz tego, jako przez Jezuitę wydana, zawierać musi jedynie opisy obrazów cudownych, bogatych kielichów po kościołach, ornatów, pobożnych braci i tym w Łubieńskim z roku 1741 znalazłem opis Lublina w 29 wierszach zawarty, podobnie z półtorej stronnicy złożony, a dosłownie z opisu starożytnej Polski Święciskiego wyjęty. W jednym z dzisiejszych pism periodycznych czytałem rozprawę pod tytułem: Lublin podług ustaw medyki uważany przez doktora Bergonzoniego w roku 1682. Z kilkunastu kartek składająca się, ale z powyższych trzech źródeł nic nowego wykryć nie można. Pierwsze wspomina tylko o kościołach niektórych, drugie zawierając wiadomości od założenia miasta aż do naszych czasów, jest zbiorem ogólnych, wiadomych już nam rzeczy. Trzecie, przez doktora cudzoziemca, napisane wspomina tylko o nieporządku wówczas panującym, z uwagami nad stanem zdrowia, którego Głowę, i do każdego miejsca zastosować się dadzą. Statystyka województwa lubelskiego, przez Ignacego Lubowieckiego w roku 1824 wydana, zawiera cztery kartek o Lublinie. W archiwum miejskim pokazano mi plik 40 blisko arkuszy, składający się z tytułem Opisanie miasta Lublina. Rękopis ten przez dozorcę miast Brandysa w roku 1819 ułożony. Zawiera jedynie obszerny sumariusz przywilei miejskich, tabelę przychodu i rozchodu funduszów, daty założenia kościołów lubo fałszywe oraz na początku krótką zmiankę o nazwisku i założeniu miasta, niedokładnie skreśloną. Z rękopisu tego prawie nie korzystałem. Trzeba było zapuszczać się w pustynię, aby zasypane od wieków piramidy odgrzebać z ciemnego grobu, oczyścić i poznać zatarte już na nich godła. Należało szukać śladów w naturze, zwiedzać nie tylko wszystkie ulice i gmachy, lecz nadto każdy zakątek okolicy w okręgu jednej mili od miasta, wypytywać się osób dawnych, rzeczy świadomych, tak w mieście jako i po prowincji mieszkających. Dopełniając tych obowiązków, poznałem dokładnie całe miasto: każdy gmach, każdy kościół, ruiny, wieże, ściany i groby nawet. Przerzuciłem raz jeszcze stare druki, z czynionych mi opowiadań, te tylko przyjąłem, które zgodnie z wiadomymi faktami, datą i prawdopodobieństwem żadnej nie podpadały wątpliwości. Wiele drobnych na pozór szczegółów posłuży do uzupełnienia i dlatego nie mogłem ich wypuszczać. Tu winien jestem złożyć najczulsze podziękowanie szanownym mężom, którzy uprzejmą życzliwością wiadomości swych udzielać mi raczyli. Szczególni zaś, jaśnie wielmożnemu Janowi Boryskiemu, kanonikowi Lubelskiemu i kolegiaty akademickiej w Krakowie, doktorowi filozofii, kawalerowi Orderu Świętego Stanisława, wielmożnemu Franciszkowi Hus, kanonikowi Katedry Lubelskiej proboszczowi Goszkowskiemu, jaśnie wielmożnemu Mikołajowi Wilczopolskiemu, sędzi Chrubieszowskim, Członkowi byłego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i Towarzystwa Rolniczego Lubelskiego, Wielmożnemu Serafinowi Kondwickiemu, adwokatowi Trybunału Lubelskiego, Wielmożnemu Zygmuntowi Zbyszewskiemu, obywatelowi, Wielmożnemu Józefowi Cękalskiemu, archiwiście Urzędu Municypalnego, ze wiadomości statystyczne, Wielmożnemu Erasmowi Dobrowolskiemu, urzędnikowi Trybunału Lubelskiego, wielmożnemu Michałowi Celejowskiemu rejentowi powiatu Tomaszowskiego obszerne było pole ale jako wielka pustynia długo pomiędzy nieużytecznym dla mnie zielem, musiałem szukać kwiatów do splotu tego wieńca a te jeszcze jako dzikie z natury nieuprawione ręką ludzką zdobić, dobierać innego liścia, odrywać zwiędłe rozwijać nierozwięte pączki ale część tylko zebranych przeze mnie kwiatów mogę wam przynieść w ofierze Przyjmijcie je z przyjaznym dla mnie uczuciem. Rozdział pierwszy. Początek, nazwisko i położenie miasta Lublina. Początkowa historia Lublina, sięgając najodleglejszej dziejów naszych starożytności, już jako niepewna, ukazuje się w pierwszych księgach kronik dawnych. Dawni historycy, dzieje słowiańskich ludów opisujący, wspominają, iż Lublin ma być zbudowany przez Julię. Siostrę lub też córkę cesarza rzymskiego Juliusza, a żonę Leszka III, który w czasach jeszcze bajecznych nad Polakami panował. Było to około 810 roku po narodzeniu Chrystusa. I na tym kończą się wszystkie wiadomości założenia tego miasta, w dziejach krajowych wskazane. Podanie mieszkańców tutejszych, do dziś dnia istniejące, upewnia, iż jakiś książę polski przybył tu pewnego czasu do nowej osady celem nadania jej nazwiska. Książę ten rozkazał zapuścić sieć w rzece Bystrzycy i oznajmił zebranemu ludowi, że nazwisko pierwszej złowionej ryby będzie nazwą powstającego grodu. Lecz gdy wyciągnięto niewód, a w tym ukazał się szczupak i lin, zaszła sprzeczka, której ryby nazwisko nadać miastu. Po długim namyśle rzekł książę, która z tych będzie pierwszą, szczupak lub lin? Szczupak jest wielkim rzecznym. Nie chcę, aby mieszkańcy tej osady byli jemu w obyczajach podobni. Lin, ryba łagodna, a zatem wybierając z dwojga, co nam Pan Bóg nadarzył, Szczupak, Lublin. Niechaj Lublinem zowie się wasze miasto. Tak, Lublin od ryby lina wziął swe nazwisko. Nie wiadomo, które z tych dwóch tradycji uwierzyć ustnej, czyli piśmiennej Lublin, albo Julin od Juli o której nie wiadomo nawet z pewnością, czy była żoną Leszka. Zdaje się, iż podanie ludu na większą wiarę zasługuje, gdyż więcej prawdy jest zbliżonym z tym wszystkiem trudno zapuszczać się w wykrycie właściwego pierwiastka początku nazwy Lublin. Gdyby przytoczone podania fałszywami być miały, sądzę, iż sławiański wyraz lublu, lubli, lubię mógł być tym pierwiastkiem. Położenie Lublina istotnie mogło się podobać pierwszym onego założycielom, czyli mogli je lubić. W lasach panujących w tym miejscu lubił może polować dawny jakiś monarcha i tu udawał się na spoczynek. W strugach bystrzycy lubił też łowić ryby i tym podobne. A bywając tam często tworzył nową osadę, która potem zmieniając się w miasto, przyczynę swego powstania za nazwisko przyjęła. Osobliwe znajduje się o Lublinie podanie w kronice Prokosza Kagnimira, pisarzy X wieku. Jakoby miasto założył książę Lublin, potomek Polacha, czyli Polaka, na lat około tysiąc przed narodzeniem Chrystusa. To o czym świadczyć miała wysoka przymieście mieście temuż książęcu wysypana mogiła. Jeśli to zasługuje na wiarę, nie wiem gdzie była owa mogiła gdyż teraz żadnej, prócz mniejszych, zakalinowszczyzną w bliskości miasta nie ma. Jest jednak niemałe prawdopodobieństwo, iż góra, na której zamek stoi, mogła być olbrzymią mogiłą przez ludzi usypaną. Trudno bowiem w naturze położeń kraju naszego znaleźć tak foremną, zewsząd odosobnioną wyniosłość. Herbem miasta jest kozioł wspięty, obiadający grono winne, nie wiadomo przez kogo nadany. Położenie Lublin, stołeczne miasto tegoż nazwiska Guberni, pierwszej co do wielkości po Warszawie, o 20 mil od niej oddalone, leży ponad 51 stopniem szerokości, a 18 długości geograficznej względem południka paryskiego. Zbudowane od wieków w położeniu wzgórzestem, zachwycającej okolicy, ze wszystkich prawie stron rozległe otaczają go łąki. A wśród tych Bystrzyca, Czechówka i Czernijówka długiem krętem pasmem przepływa. Lublin pod względem położenia na dwa miasta podzielić można właściwe stare miasto, rynek i główniejsze ulice mieszczące rozlega się na płaszczyźnie niezbyt wysokich gór, w samym prawie środku położonych drugie miasto dolne, czyli żydowskie, gdzie pod zamcze, ulica Szeroka, Kowalska, Ruska, Czechówka dolna. Kazimierz. Od strony wschodniej jadąc ku mełgwi, po drugiej stronie łąk obszerne ukazują się płaszczyzny. Dalej, las kończy granicę widnokręgu. Na południe grunta wzniesione są już wyżej, a jeszcze więcej od zachodu i z północy. Z tych dwóch stron, to jest ku Lubartowowi i konopnicy, powoli wzniesiona pochyłość ziemi od napływu wiatrów północno-zachodnich. Miasto zasłania, ale odkrytem jest prawie z dwóch innych stron. Do czego wschodnio-południowe wiatry, przez długie pasma łąk biegnące, zwyczajniejszymi są w Lublinie. Lecz ileż to cudowny, prawie tychże łąk widok urozmaicony obrazem gór i wspaniałych budowli zachwyca oko nie tylko pobożnego, ale tych nawet, którzy je nieraz oglądali. Bystrzyca, nazwiskiem Swem. Od bystrości biegu wód swoich przekonywująca. Miga jak ciemna wstęga wśród zieloności i kwiatów rozpięta na długiem, obszernym tle. W czarodziejski wieniec starożytne mury świątyń zdobiącem. Grunt. Grunt Lublina na podstawie masy gliny stanowi ziemia popielatką zwana. Od zachodu, od północy gliniasty. Na południe zaś i wschód dwa Pomienione gatunki z piaskiem, kamieniem wapiennym, opoką i szczątkami granitów lub małży morskich zmieszanych w większej części. Lasy dość bliskie od miasta. W Konopnicy, na Czechówce, pod Dziesiątą, w Krępcu, w Jastkowie. Rzeki. Położenie Lublina właściwie znajduje się na Cyplu, czyli półwyspie od strony północnej ku wschodowi ciągnącymi się. Z trzech stron łąkami i wzgórzami otoczonym. Po prawej stronie, idąc od Warszawy, płynie bystrzyca, ze zdrojów we wsi bystrzycy, w powiecie kraśnickim biorąca początek, pod Lublinem, największa jej szerokość jej koryta 50 stóp, obejmuje głębokość wody największa stóp 6. Rzeka ta pod wioską Kijany, dwie mil od miasta, łączy się z wieprzem. Po stronie lewej, środkiem łąk, płynie zaś mała rzeka Czechówka, o milę od Lublina we wsi Sławinie poczynająca się. Powiększona strumieniem z Dąbrowicy, idącym wpada do Bystrzycy pod miastem. Od strony południowej, płynąca przez wioskę Dziesiątą, od Czerniejowa, struga Czerniówką zwana. Biegnie po łąkach lubelskich i na Tatarach z Bystrzycą się połącza. Prócz trzech wspomnianych rzek, Lublin zaopatrywany był dawniej wodą wodociągiem podziemnym około 1514 sporządzonym, aż za folwarku kilowskiego na rurach płynąca. 18 pomp z dobnymi kolumnami odsłoniętych i 30 zwyczajnych studni dostarcza miastu wody. Woda z tych bez porównania jest lepszą od wody studni warszawskich, a oprócz tego, są jeszcze w Lublinie po przedmieściach wyborne zdroje, jako na Bronowicach, Czechówce, Wieniawie, Tatarach. Na rzece Czechówce, wzdłuż ulicy Nadstawnej i Kowalskiej, znajdował się wielki staw, który dopiero przed kilkudziesięciu laty spuszczono. Łąki też na wschód i południe przegrodzone były groblami. Tu w porze wiosennej tyle wody wzbierało, iż na niej drzewo, zboże i inne produkta Aż do wieprza spławiano. Z poruinowaniem grobel w miejscu wód powtworzyły się wielkie błota lub trzęsawiska łozą zarosłe, z których osobliwie w porze wilgotnej z przywiewem wschodnio-południowych wiatrów niezdrowe wyziewy zarażały całe miasto. Powstało wiele chorób, gdzie nigdzie nieznanych. Ludność miejska zmieszyła się, a powietrze tak miało być okropne, iż na wiosnę i jesieni. Wiele osób oddalało się z miasta. Władze, nawet rządowe, w tym czasie przenosić się miały do pobliskiego miasteczka, które z tego powodu urzędowym później nazwano. Dopiero za księstwa warszawskiego zaczęto myśleć nad osuszeniem bagien. Pokopano rowy, a miejsca śmiertelnej zarazy, z siebie wyziewające, dzisiaj ozdobą i położenia miłym widokiem ubarwiającym w porze letniej okolicy miasta. Góry Wspominałem wyżej, iż Lublin zbudowany jest niejako na półwyspie. Półwysep ten, łąkami opasany, wiszący na kształt skał góry podkładem gliny, usypane, od strony południowo-zachodniej i wschodnio-północnej zachwycającą panoramę otaczającą. Samo stare miasto sterczy na wyniosłej, dosyć i spadzistej górze, która mu postać fortecy zdala nadaje. Pasmo gór lubelskich. Które aż w wołoszczyźnie podług Staszyca poczyna się, dalej pod krastem stawem, Zawalowem, krynicami, gorajem i kraśnikiem przechodzi. W całej długości zawiera nieprzebrane masy kamienia wapiennego, siwaka i małży morskich oraz szczątków granitów, które przed tysiącami wieków w powszechnem wzburzeniu natury usypane zostały. Z pasma tych gór wypływa Bóg. Wieprz, bystrzyca, etc. Budownicze materiały. Przyznać należy, iż pierwotni założyciele Lublina trudno, by korzystniejsze miejsce ku budowie Wielkiego Grodu znaleźć mogli. Woda, lasy bliskie, piasek, grunt gliniasty, na wy wypalanie cegły i obfite kopalnie kamienia wapiennego opoki i siwaka tuż przy mieście. Kamień też głazowy na bruki, zwykle używany w bliskości się znajduje. Granica: Lublin, graniczna wschód z Jakubowicami wsią o pół mili odległej, na południe z Wrodkowem o pół mili, na zachód z Konopnicą o mile od miasta odległej, na północ z Czechówką górną o 1,4 mili, i wsią Dys o jedną milę odległą. Ludność obwód miasta. Lublin w czasach świetności przeszło. 50 tysięcy mieszkańców liczył, potem zmniejszyła się ta liczba mniej niż do 1 czwartej części. Dziś liczą 13 870 ludności, prócz Tatar, Czechówki, Wieniawy i Rur. Obwód miasta, rachując w to Kazimierz, Tatary, Kalinowszczyznę i Wieniawę, wynosi przeszło 1 mile geograficznę Polskę. Pomieszkania: po przedmieściach lubelskich wszystkie prawie domy są drewniane, spruchniałe starością lub w górach w kształcie grot wykute, ciasne i pełne nieporządku, choć z dala malowniczy sprawują widok. Tu zwykle cała rodzina rzemieślnika wraz z strzeladzią materiałami rzemiosła i domowymi zwierzęty w jednej izdebce pomieszkiwa. Oprócz tego Żydzi połowę ludności lubelskiej stanowiący najwięcej do nieporządku przyczyniają się domy stare w mieście zmurowane są zwykle z opoki która ciągłą wilgoć w sobie zachowując z czasem niszczeje i kruszy się wilgoć ta bowiem ciągle w podobne mury wsiąkająca ani ciepłem zewnętrznego powietrza w lecie ani ogrzaniem wewnątrz zmniejszoną być nie może budowle nowsze są zdrowe, porządne i ozdobne porządek w dawnych wiekach kiedy Lublin był tak rozległy i ludny, dobry porządek w nim panował, lecz później przez brak ciągłej staranności pojrenowały się odchody i kanały podziemne. Ulice napełnione zostały nieczystością, a że nie było czasu porządnie działać, przeto dawne dobre, błotem tylko zalane bruki, pokryto gruzem, na którym w krótkim czasie znowu tworzyły się błota. Dzisiaj od lat już nawet wielu kiedy porządek i dobro ogółu stały się celem troskliwego, dobroczynnego rządu, jakaż w stanie miasta odmiana? Gdzież owe wiszące stare gmachy i mosty, doły, kałuże wśród ulic? Budowy niebezpieczeństwem grożące zawalone już zostały. Pobrukowano ulice, zniesiono wzgórza i zasypano doły. A jeśli zachcemy jeszcze uskarżać się na nieznośne w niektórych częściach miasta błoto to temu nieprędko można zaradzić z natury miejsca ulic, po wzgórzach lub dolinie rozłożonych. Wszakże oddalano już główniejsze zepsucia powietrza przyczyny. Cmentarze dawniej, przy kościołach będące, przeniesiono za miasto. Urządzono przechadzki i usunięto o ile możliwości wszelkie nieczystości. Wieczorem też wszystkie ulice rewerberowymi latarniami oświecone bywają. Widok miasta Położenie Lublina jest najpiękniejsze, w pośród najrzeźniejszych i przyjemnych wzgórzów leży, mówi Tomasz Święcicki w opisie Starożytnej Polski. Lublin z każdego punktu jest piękny, gęste wieże licznych kościołów robią go z dala wspaniałym. Najpiękniejszy zaś punkt widzenia miasta Lublina uważając jako obraz jest od wjazdu Zamojskiego skąd gmachy i kościoły tworzą jedną masę. Na dole płaszczyzna łąki, rzeka Bystrzyca i piękne wzgórza zamykające obraz. Drugi punkt widzenia jest ze wsi Sławinka, nie tak wspaniały jak pierwszy, ale przyjemny i bogaty w rozmaitości. W mieście samym jest wiele dawnych budowli, lecz ileż to ich odnowionych, poprawionych dzisiejszą, gotyką ozdobionych kształt dawny i właściwy charakter budowli swego wieku utraciło. Lecz wróćmy się jeszcze do okolic Lublina, spójrzmy na wieś Tatary i zobaczymy jeszcze z tej strony to miasto, które się również w pięknym i malowniczym obrazie, jak inne tych okolic widoki przedstawia, zwłaszcza przy zachodzie słońca, skupione miasto przezroczystym cieniem od frontowych budowli ocienione. Zakończenia zaś wież kościelnych, połyskiem słonecznym tu i ówdzie tknięte czarowną tej masy, robią iluzję. Tym bardziej, że odległość gubi się w błękitnych i w różnych przezroczach. Na frontach obok dawnych okopów, wieszkam tylko oświeconych, kończy i zamyka obraz młyn i chaty przyległe. Obacz objaśnienie do rycinę przedstawiające Lublin w Piśmie Lwowskim z 1836 roku. Umieszczone. Poglądałem nieraz na Lublin ze wzgórza dworu tatarskiego i, istotnie, obraz dopiero skreślony jest prawdziwym. Kiedy ostatnie promienie słońca znikną na krzyżu wieży farnej, a czerwone złote wstęgi ubarwią zawieszony w niebie obłok i odbijają na sobie kolosalne figury wież i kopu, kiedy ciemny, bladawy pomrok odsłoni te przybytki, trudno bez zachwycenia spoglądać na ten gród wielkich i wspaniałych zarysach przed nami panujące. Lublin, na połychości gór oparty, stoi jak skamieniały olbrzym, od wieków w niezmiennym stanie zachowany. W ciemnych, krążących nad nim chmurach błądzi myśl nasza i prowadzi wszystkie wypadki upłynionych już czasów.